Od połowy kwietnia trwa ostatni etap remontu ulicy Gdańskiej. Przebudowa obejmuje 510 metrów bieżących drogi od skrzyżowania z Aleją Zwycięstwa i Pomorską do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego. Remontowane są skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Sobieskiego, Kozią, Pomira, Południową, Warsztatową, a także 80-metrowy odcinek ulicy Sobieskiego. Sprawdzamy z kamerą, jak postępują prace. Trwa realizacja czwartego i ostatniego etapu przebudowy ulicy Gdańskiej w Strzewie. Mamy za sobą półtora miesiąca realizacji zadania. Prace idą zgodnie z harmonogramem, tu nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że lekko go wyprzedzają. W chwili obecnej usuwane są wszelkie projektowe kolizje infrastruktury podziemnej na odcinku od ulicy Pomorskiej do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego. Mamy ułożony już kolektor deszczowy, kolektor sanitarny. Realizacja jest nie bez problemu, bo znajdują się tam niespodzianki pod ziemią, natomiast to nie są jakieś takie rzeczy, które wymagają wydłużenia terminu, one są rozwiązywane w lot, także nie mamy problemów tu. W związku z tym, że udało się zadysponować dodatkowe brygady podwykonawcy branży sanitarnej, przyspieszyliśmy trochę realizację etapu od Sobieskiego do wiaduktu 800-lecia i równolegle są realizowane roboty branżowe tam na tym odcinku, który był przewidziany do realizacji dopiero w sierpniu. Czy kierowców czekają jeszcze jakieś poważniejsze utrudnienia w organizacji ruchu? Jest taki etap, w którym te utrudnienia będą jeszcze większe. Tak? Mówimy tutaj o konieczności zamknięcia wlotu ulicy Mostowej w skrzyżowaniu z Sobieskiego. Będą to prace przy głębokich wykopach w samej tarczy skrzyżowania. Dlatego będzie trzeba ten ruch kołowy wyłączyć na okres około jednego tygodnia z poprowadzeniem objazdów na jakimiś alternatywnymi trasami. Mamy wrażenie, że uda się to skoordynować z planowaną przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Muńskim. Prace mają zakończyć się w październiku bieżącego roku. Remont Gdańskiej prowadzony jest etapami, ruszył w 2017 roku. Kosztował do tej pory około 17 milionów złotych.